Era Wodnika, wielka czystka przed wielkim światłem. Moi drodzy, świat przechodzi duże zmiany. Wielu ludzi doświadcza tych zmian poprzez cierpienie i transformację ciała. Jeśli rozumiecie, że jakakolwiek dysharmonia ma swoją przyczynę, to od tego momentu przechodzicie do następnego poziomu świadomości i możecie mieć o wiele większy wpływ na swoje ciało i swoje życie. Nasze ciała się zmieniają, jeśli czujecie się jakoś inaczej, to oznacza, że zachodzą przekształcenia. Czasami, aby nastąpiło przebudzenie, które może nadejść spontanicznie, w cierpieniu ciało spala wszystko, co nie jest w nim światłem. To, co człowiek stale odtwarza swoimi negatywnymi myślami i to, czym karmi on lęki i emocje. Dlatego właśnie czasami istnieje cierpienie, aby spalić to, co trzeba oczyścić. Jeśli nie macie świadomej zdolności rozpuszczenia ciemnych części na poziomie ciała, to ciało wykona tę pracę za was. Jeśli nie jesteście gotowi, aby przejść z cienia do światła, to dokona tego wasze ciało w harmonii ze świadomością. Nieustannie otrzymujemy energię transformacji i staną się one coraz silniejsze. Wszelkie cierpienia, których doświadczyliśmy, są rodzajem inicjacji. One nie są bezużyteczne. We wcieleniu nie ma nic, co jest bezużyteczne. Nadejdzie czas, kiedy one nie będą już potrzebne. Jeśli doświadczacie skarg i czujecie urazy, to jesteście całkowicie pogrążeni w trzecim wymiarze. A jeśli jesteście w miłosierdziu, miłości i wdzięczności, to jesteście częścią czwartego i piątego wymiaru. Świat przechodzi teraz wielkie oczyszczenie, które jednym przynosi cierpienie, a innym spokój. To będzie męczyć tych, którzy jeszcze nie zrozumieli i mają zbyt wielką obsesję na punkcie Matrixa. Pojawią się jeszcze wąskie przejścia, ale w zależności od tego, kim jesteście, możecie je łatwo przezwyciężyć. Błogości wam wszystkim.